Siemane maneczko kochani, cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić coś totalnie niedozwolonego, coś totalnie ponad prawem, tylko cicho, nie mówcie nikomu. Będziemy kradli diament. Tak jest, gra nazywa się Stealing the Diamond i w sumie wszystko wyjaśnia. Będą na nas czekać różne przeciwności losu, strażnicy, policjanci, ochroniarze, pewnie jakieś pułapki nawet. A nasze zadanie jest proste, tak więc zaczynajmy. To jest to muzeum, w którym diament jest przechowywany. Aha, i teraz mamy do wyboru. Albo się wpierniczamy przez ściany, albo sufit, albo cokolwiek, albo się skradamy. Spróbujemy dzisiaj dwie wersje. Pierwsza oczywiście, rozwalamy ścianę. Okej, okay, mamy jakiś motorek chyba, bądź samochód. Aha, hulajnogę. Okej, okay, są i policjanci. Aha, o Jezus. Nie wiedziałem, że to coś na klawiaturze się robi. To mamy faila. Dobra. Próbujemy jeszcze raz. Okej. Okay. Kopiemy. A i tak się chyba rozwaliliśmy. Okej, okay, trzeba jeszcze raz. R. Ram. Czyli, że się, wiecie właśnie, tak wskakujemy do środka. Jesteśmy w muzeum. To już dobrze. Okej, czyli już wiedzą, że jesteśmy gdzieś. Serio tak szybko. Okay, jeszcze raz. Lansą. Mace'em. Taką, wiecie. Serio. Wybierzemy najmądrzej tarczę. Strzelają, my się chronimy. Przejechaliśmy kolejny etap. I wjechaliśmy już do pokoju z diamentem. I teraz co robimy? Rzucamy kabel. Przyczepiamy go i uciekamy. Okej, gadają o zmianie pracy. A my w tym czasie sobie uciekliśmy z diamentem. I co teraz? Dwie gwiazdki policji jak w GTA. Rok, trzeba... Co? Okej, jeszcze raz. Kamień nie pomógł, więc teraz... spróbujemy... taką, wiecie, od drzewa, gałąź, o. I schowaliśmy się. Ale nasz diament. Okej, no ale jak? To co? Tylko dwie rzeczy do wyboru miałem. Jeszcze raz kamień? Aha, bo wtedy nie zrobiliśmy tego. Okej. Trzy gwiazdki, bo zabiliśmy policjanta, czyli tak jak w GTA. I mamy snajpera. Co nam może po... Kamień. Okej, okay, headshot. Trzy gwiazdki i co teraz nam zostanie do wyboru? Spróbujmy to po prawej. Aha, granada. Granada. Granat przyczepny, ale przyczepił nam się do skóry, więc... I teraz to po lewej, czyli... jakaś bańka. Mądre. No i nie może przebić bańki snajper. Trochę mało realistyczne. Ale czego się spodziewać po takiej grze? Okej, okay, jesteśmy już dość daleko od... dziura. Jakim? Dlaczego? To było ciężkie. Nie wiem, czemu w sumie tam kliknąłem, ale jakoś się udało. Okej, okay, jesteśmy rozbitkiem, leżymy gdzieś na jakiejś rzece, ale mamy diament. Okej, okay. Udało się, przegraliśmy aż 9 razy. Dobra, wracamy na start i teraz spróbujemy się po cichutku włamać, bo tamto było... no rozpiernicz był ostry. Okej, okay, tutaj albo idziemy przez ścianę, albo idziemy górą. Ja myślę, że możemy przez sufit przejść teleporterem. Zobaczymy. O, teleportowało nas. O! Okej, okay, czyli pierwszy nam się udało. Penny. Myślę, że jak rzucimy mu tam groszówkę, to on się nim zainteresuje. Dokładnie. Okej, okay, poszło dużo lepiej niż za pierwszym razem. Portal Gun to chyba trochę przekombinowane, ale spróbujmy. Każdy chyba grał w Portala. Tylko gdzie on wyleci? Na nas zleci. Aha, no. To było do przewidzenia. Aha, i teraz zapętlone koło i tak do końca życia. Okej, jeszcze raz. Ja myślę, że po prostu zeskoczymy. A nie, bo się rozrośnie. No tak, zapomniałem, że to trochę wysoko. No to co, po linie schodzimy.
Jesteśmy. Tu pewnie będą jakieś lasery. No tak, laserowo myślę, że trzeba wyciąć. No to co? Hammerem zbijamy. No bardzo. Takie to było zabezpieczone, że masakra. Tam można było na coś kliknąć. Właśnie. Dalej jesteśmy po cichu. Dalej nikt nas nie zauważył. I teraz co z tym zrobimy? Możemy to albo wystrzelić, albo coś z drewnem, albo coś z serem. No to... Zjedzmy ser i co dalej? Aha, no właśnie. No niezłe. Okej, okay, no to myślę, że wystrzelimy. A, siebie. O nie, 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 dostaniemy w twarz. No i po cichu się skończyło. Dobra, więc została ostatnia opcja, deska. Aha, o to chodziło, że... No niemożliwe, że nikt tego nie zauważył. Okej, okay, możemy mu albo skręcić kark, albo zrzucić na niego diament, albo zeskoczyć, albo zestrzelić. Myślę, że możemy spróbować mu zabrać spluwę i... No tak, czego można było się spodziewać po cywilu? A to co, diament na niego zrzucimy. Nie trafiliśmy. Nie, trafiliśmy. Dobra, pięknie. Chyba to wyszło. I już! I zobaczcie, od razu mamy statek, no... Miliardy nasze. Tylko mnie zastanawia, jak on to sprzedał tak szybko. I czy nikt się nie skapnął, że on sprzedał diament, który był najsławniejszy na świecie. Dobra, to by było na tyle. Oceńcie sami, jak wam się ta gra podobała. Jeśli wam się podobała, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, zostawcie komcia i czekajcie na więcej. Ja jak zawsze bawiłem się bardzo dobrze i to wszystko. Dzięki wam za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się, pa pa.